Zajmiemy się dzisiaj tematem, czy święty Piotr faktycznie został przez Jezusa nazwany skałą, opoką. Jednym z tych kluczowych wersetów wskazujących na pierwszeństwo świętego Piotra, w ogóle na prymat świętego Piotra wśród innych apostołów, jest oczywiście werset z Ewangelii według świętego Mateusza, to jest 16 rozdział, 18 werset. Ten werset brzmi w ten sposób: otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. No, w Nowym Testamencie oczywiście mamy jeszcze wiele innych miejsc potwierdzających w sumie prymat Piotra, bo jeżeli zaczniemy sobie szukać tą szczegółową kwestię w ogóle tego prymatu Piotra, między innymi swego czasu mówił Włodzimierz Bednarski w swojej publikacji W obronie wiary. No, jest to bardzo dobra publikacja, serdecznie polecam, żeby ją sobie przeczytać. W sumie autor tam podał około 120 wersetów pokazujących prymat Piotra, ale ja tutaj chciałem pokazać tylko kilka. Czyli pamiętajmy o tym, że tylko święty Piotr otrzymał klucze do niebieskiego królestwa od Chrystusa, jako pierwszy otrzymał tą władzę związywania i rozwiązywania. Jego jako pierwszego w ogóle wymieniają wszystkie spisy apostolskie: Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, czy Dzieje apostolskie w końcu. To właśnie jego Nowy Testament nazywa pierwszym wśród apostołów i tak samo jego Nowy Testament wyróżnia spośród wszystkich uczniów i apostołów. To jest ciekawa rzecz. Spójrzmy na te teksty, które w tej chwili ja przedstawiam, z Dziejów Apostolskich przykładowo. Piotr razem jest z 11, on jest zawsze na pierwszym miejscu. Następny cytat: zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Najpierw pytali Piotra. Powiedzcie jego uczniom i Piotrowi. Piotr jest również wymieniany. Odpowiedział Piotr i apostołowie, czyli Piotr zawsze jest najważniejszy. Apostołowie oraz bracia pańscy i Kefas. Pospieszył z nim Szymon Piotr oczywiście, z towarzyszami. Piotr i towarzysze. Piotr w obecności 120 osób. Apostołowie i starsi, przemówił do nich Piotr. I jego, czyli Piotra, i jego wszystkich towarzyszy, jak również Jakuba i Jana. No, czy zwróćmy uwagę jeszcze na te przykładowe fragmenty. To właśnie Piotra jako pierwszego powiadomiono o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Z jego właśnie łodzi, Piotra łodzi nauczał Chrystus. To Piotr kierował soborem jerozolimskim, choć Jakub był biskupem tego miasta, bo Jakub był biskupem Jerozolimy, to należy pamiętać, ale Piotr przemawiał, był ważniejszy od Jakuba. I również jemu Jezus, najwyższy pasterz, przekazuje pasterzowanie. To są te pewne fragmenty. No, świadkowie Jehowy tak na dobrą sprawę zaczynają się bawić w przerzucanie cytatami, które jest bardzo durne i nie ma durniejszego, bo ja zawsze mówię, że nie ma Pisma Świętego bez tradycji, i warto jest rozumieć Pismo Święte, nim zacznie się cytować cokolwiek. No ale wróćmy do wersetu Mateusza 16-18 i co o tym sądzą świadkowie Jehowy. No, w jednej ze swoich publikacji wyrazili taki pogląd definiujący greckie słowa Petra i tłumaczyli go na masyw skalny. Odpowiednik greckiego słowa Petra, które tak na marginesie jest rodzaj żeńskiego, które oznacza litą skałę, opokę, w odróżnienia od Petros, rodzaju męskiego, to jest imię własne Piotra. Dosłownie kamień, odłam skalny jakiś. No i wyraźnie stąd wynika, że Jezus Chrystus rzekł: ty jesteś Piotr, na tym masywie skalnym, czyli opoce, zbuduję mój zbór. Nie posłużył się wcale synonimami. Różnica ta jest widoczna także w przekładzie aramejskim, syryjskim, w którym i Piotr, i masyw skalny widnieje pod nazwą Kifa. Lecz imię apostoła poprzedzono męskim zaimkiem osobowym Hu, a w drugim przypadku użyto żeńskiego zaimka wskazującego, czyli Hade. No faktycznie w oryginale greckim, w Mateusza 16-18, znajdują się dwa podobne słowa, to jest Petros, i słowo to stało się imieniem własnym apostoła i w języku polskim przyjęło imię tak naprawdę Piotr, szczerze mówiąc, jak by powiedzieć, Petra, czyli skała.
No jeszcze do niedawna podobne poglądy przeważały u większości biblistów protestanckich, którzy także uważali, że użycie różnych słów greckich nie pozwala uważać Piotra za skałę, tym bardziej, że w innym miejscu Nowego Testamentu tym terminem określa się również Jezusa, to jest 1 Koryntian 10:4. Mówię na wypadek, gdyby świadkowie Jehowy próbowali coś innego tłumaczyć. No jednakże dokładne badania tak naprawdę filologiczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o język aramejski i w którym to języku był ten dialog między Jezusem a Piotrem, pozwoliły wyjaśnić, jakie jest podłoże użycia dwóch podobnych, choć nie tożsamych słów. No, pytanie, czy Jezus rozmawiał z Piotrem po aramejsku? No, świadczy o tym użycie przez Jezusa następujących słów i wyrażeń zachowanych w Ewangeliach. Przykładowo talita kum, czyli dziewczynko, tobie mówię wstań. Efata, otwórz się. Abba, ojcze. Raka, mamona, rabuni, maranata. Czy w końcu Jezus na krzyżu mówi Eli, Eli, lemma sabachthani? Czy w końcu słowo Hosanna? No i w Nowym Testamencie zachowały się także imiona aramejskie, mające patronimiczny prefiks bar. Z aramejskiego jest to syn, czyli na przykład Bartłomie, Bartolomeusz, czy przykładowo Szymon Bariona, jeśli chodzi o Mateusza 16:8, czyli syn, Szymon syn Jony, czy Barabasz w końcu, czy Bartymeusz, czy wiele, wiele innych. No na uwagę zasługują także aramejskie nazwy miejsc, przykładowo Getsemani, Golgota, Gabata, Hakeldamach czy Betsaida. No pośród wszystkich imion i nazw szczególną uwagę należałoby poświęcić się właśnie między innymi Szymonowi Bariony, czyli wynika z niego, że Szymon, tak nazywał się Piotr, zanim Jezus zmienił mu to imię, był synem Jony. Skoro było to imię aramejskie, to rzeczą naturalną praktycznie wydaje się, że w tym języku musiał Jezus rozmawiać z apostołem. No staje się to jeszcze bardziej oczywiste w świetle faktu, że w innych miejscach Nowego Testamentu Szymon nazywany jest Kefas. Imię to pochodzi od języka aramejskiego, czyli Kefa, skała. No i właśnie w wersecie Mateusza 16:18 został użyty zaimek wskazujący ten. No ja postaram się posłużyć taką analogią i zbudować podobne zdania. Wyglądałoby to w ten sposób. To jest zamek i w tym zamku mieszka król. Albo biznesmen mówi do jakiegoś człowieka, który ma nazwisko Opoka. Ty jesteś lub ty nazywasz się Opoka i na tej opoce chcę rozbudować moją firmę. Prawda? W tego typu zdaniach zaimek wskazujących mógł być użyty oczywiście w najbliższym kontekście poprzedzającym w jakim znajdował się ten po prostu wyraz. No owszem, czasami taki wyraz występuje nie w tym samym zdaniu, lecz w zdaniu poprzednim lub przykładowo jeszcze wcześniej. Trudno no jest jednak sobie wyobrazić sytuację, aby na przykład w zdaniu drugim mogło chodzić o innego pracownika lub o jakąś inną ideę o nazwie Opoka, skoro zdanie, w którym występuje ten zaimek, zaczyna się od stwierdzenia ty jesteś Opoka. No i na takim fałszywym przeświadczeniu bazują przeciwnicy idei Piotra Skały, którzy twierdzą, że skoro w innym miejscu Nowego Testamentu skałą określa się Jezusa i Piotr w kontekście tym właśnie poprzedzającym Mateusza 16:18, to wyznaje się, że Jezus jest Mesjaszem, czyli Jezus jest tą skałą. No a w interesującym nas wersecie nie może to być Piotr, lecz Chrystus lub ewentualnie wypowiedź Piotra o Mesjaszu. No w tekście greckim Mateusz 16:18 występuje grecki zaimek względny, hautos, haute, tuto, czyli ten, ta, to oraz dwa podobne, no ale oczywiście nie tożsame słowa Petros i Petra. Więc dlaczego zostały użyte te dwa różne słowa? No, najbardziej takim przekonującym powodem jest uświadomienie sobie faktu, że w tym wersecie mamy do czynienia z tłumaczeniem takiej gry słownej z aramejskiego na język grecki i to jest też bardzo istotne. Jezus z Piotrem nie rozmawiali przecież po grecku, lecz po aramejsku. Ich dialog mógł zostać zapisany w języku greckim. No język to był oryginalny dla Nowego Testamentu. Więc tłumaczenie gry słownej na język docelowy czasami może odbywać się bezproblemowo, czasami potrzebne są drobne zmiany, czasami jakieś takie poważniejsze zmiany, a jeszcze innym razem jest to praktycznie w sumie niemożliwe. No od czego właściwie to zależy? Otóż od specyfiki języka źródłowego i oczywiście specyfiki języka docelowego. Skoro w języku aramejskim imię nadane przez Jezusa Piotrowi brzmiało Kefa, po grecku Kefas, oraz skała po aramejsku, to też Kefa, to wypowiedź Jezusa, może wyglądała tak,
ty jesteś Kefa i na tej Kefa zbuduję mój kościół. No zauważmy, że oba słowa są praktycznie identyczne. Dlaczego taka gra słowna była możliwa w języku aramejskim? Otóż dlatego, że aramejskie imię męskie Kefa brzmi tak samo jak aramejski rzeczownik pospolity Skała. Ściślej rzecz biorąc, Jezus utworzył nowe imię dla apostoła, wykorzystując do tego ideę trwałego fundamentu, który niewątpliwie zawierał się w tej skale. Gdyby to aramejskie zdanie przetłumaczyć w sumie na jakiś inny język, przykładowo na francuski, no to byśmy przetłumaczyli również Pierre i Pierre, czyli Piotr i Skała. No a jak to wygląda w języku polskim? No sprawa jest ta troszeczkę bardziej skomplikowana. No, w tym cytacie, który na początku wywodu przytoczyłem, jesteś Piotr, czyli opoka. Imię Piotr nie ma w języku polskim czegoś wspólnego ze skałą, więc tłumacz musiał dodać słowa, czyli opoka, aby tłumaczenie nabrało sensu, aby właściwie rozumieć Pismo Święte. No i przeglądając polskie przykłady Pisma Świętego, widać wyraźnie problemy ze skutecznym przełożeniem tego wersetu. I tylko w nielicznych wersjach opracytowanej Biblii Tysiąclecia postarano się o to, aby z jednej strony wymienić imię Piotra, a z drugiej nawiązać do związku tego imienia ze skałą. No przykładowo Biblia Warszawsko-Praska. Oto ja mówię ci, ty jesteś Piotr, skała. Na tej skale zbudujemy kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Czy w tłumaczeniu Kowalskiego. Oto ja także powiadam ci, ty jesteś Piotrem opoką i na tej opoce zbudujemy kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. No wartość logiczna tego typu zdań jest mniej więcej taka jak no poniższego zdania, czyli ja postaram się przytoczyć to zdanie. To jest jabłko i tę gruszkę właśnie zjadłem. No, nie do końca w tych innych tłumaczeniach to wyszło, akurat w tej Biblii Tysiąclecia jakoś to udało się. No zanim zajmę się tą kwestią znaczenia greckiego słowa Petros i Petra, chciałbym się przyjrzeć jeszcze jednej próbie wyjaśnienia użycia tych podobnych słów, ale o różnej końcówce. Według tej teorii w sumie słowo Petros nie zostało użyte w swojej zwyczajnej funkcji czy znaczeniu, lecz było takim derywatem do słowa Petra. Słowo Petra świetnie się nadawało do tłumaczenia aramejskiego Kefa, czyli skała, no ale nie za bardzo nadawało się jako męskie imię greckie. W Grece, w przeciwieństwie do aramejskiego, imiona męskie praktycznie wcale lub bardzo rzadko kończą się na literę A. To tak jakby w języku polskim mężczyzna miał się nazywać przykładowo Petronella. No więc zaszedł taki proces, jaki widzicie, czyli Petra, Petros, skała, skałek. Gdyby tłumacz języka polskiego nie musiał nawiązywać do imienia Piotra, a posiadałby taki komfort utworzenia dowolnego imienia męskiego, nawiązującego do słowa skała lub imię skałek, byłoby tak naprawdę świetnym kandydatem, bo wtedy można by stworzyć zdanie, ty jesteś skałek i na tej skale zbuduję mój kościół, tak? Skałek to oczywiście słowo rodzaju męskiego, a skała rodzaju żeńskiego, ale rodzaj gramatyczny obu tych słów nie ma tu tak naprawdę nic do rzeczy. Różnica rodzajów gramatycznych wynika wyłącznie z próby uzgodnienia takiej gry słownej zawartej w tym oryginale. Dlatego też właśnie, tak jak na samym początku zaznaczyłem, zanim świadkowie Jehowy zaczną cokolwiek cytować Biblię, najpierw powinni rozumieć Biblię i przede wszystkim rozumieć tradycję, bo bez zrozumienia tradycji nie ma żadnej możliwości, żeby zrozumieć Biblię. Biblia bez tradycji nie istnieje. Powtarzam, nie istnieje.